przejął piłkę Marcin Siderski. Marcin Siderski, doskonale znany z kapitalnego uderzenia lewą nogą, chyba z rynku. Na prawo do Bartka Trojnackiego, ten podanie zwrotne do Przemysława Głowacza i kapitalna interwencja bramkarza klubu Garaż. Mateusz Rusek. Stracił jednak futbolówkę i od autu rozpoczynają zawodnicy Dream Teamu. Ależ kombinacja, Kuba Czarkowski do Daniela Wierzbickiego. Po raz kolejny jednak Łukasz Wiśniewski ratuje swoich kolegów, przerzuca do bramki. Kto wie, być może Dream Team prowadziłby 1-2-0. Kuba Czarkowski, uciekała mu ewidentnie piłka. Nie, 0-0, ale to się może za chwilkę zmienić. Łukasz Zalewski i po raz kolejny wielkie brawa dla Łukasza Wiśniewskiego. Przemysław Głowacz! Szukali tej drogi do bramki i w końcu ją znaleźli. 12 minuta spotkania i Dream Team na 30 sekund przed końcem pierwszej połowy obejmuje prowadzenie. Przemek Głowacz, 1-0. Długo musieliśmy czekać na bramkę w tym spotkaniu. No i miejmy nadzieję, że to dopiero początek, a teraz kapitalne uderzenie. Przemek Głowacz szuka miejsca na uderzenie. Przemek Głowacz zdecydował się na strzał z dystansu. I była to bardzo dobra decyzja. Zmuszony do wysiłku, do interwencji Łukasz Wiśniewski. Bardzo wdzięczny. Teraz powodzenia zawodnicy Dream Teamu, Bartek Trojnacki, Łukasz Wiśniewski. Trzech na dwóch, jak zakończy się ta akcja, już jest 3-3. Cały czas jednak Dream Team w posiadaniu piłki. Łukasz Zalewski, Marcin Siderski obok bramki. Mateusz Rusek naciskany tutaj przez Przemka Głowacza. Przemek Głowacz ambitnie do końca. Jak to się zakończy? Łukasz Wiśniewski po raz kolejny kapitalnie interweniujący. Łukasz Zalewski nie przejął piłki. Maciek Siwek. Małe wsparcie teraz. Ostatecznie klub Garaż w posiadaniu piłki. Mateusz Rusek. Nieczysto uderzył piłkę zawodnik klubu Garaż, ale wcześniejsze zagranie, widzimy tutaj, wywołało i wzbudziło wiele emocji. W końcowej fazie na tej akcji zabrakło Mateuszowi przysłowiowej kropki na i. Łukasz Zalewski, Kuba Czarkowski i 2-0. Dream Team na dwubramkowym prowadzeniu. Widzimy, będzie nieustannie dążył do podwyższenia prowadzenia. Zobaczymy, jaka będzie reakcja klubu Garaż. Pokazani już parę razy w tym meczu, iż potrafią zagrozić bramce Kacpra Dominiaka, tak jak choćby teraz. I znowu zabrakło dokładności w tej końcowej fazie. Można było się pokusić o trafienie w tej akcji. Świglińskiego, ale naprawił swój błąd z zawodnik Dream Teamu. Ostatnia minuta tego meczu. Przypomnijmy, ostatnia minuta zatrzymywana i bliscy kolejnych 3 punktów. Mistrzowie NLF. Ale nie była to łatwa przeprawa. Klub Garaż parę razy zagroził, poważnie zagroził bramce Kacpra Dominiaka.